Chciałbym wam przedstawić gościa kolejnego. Dzisiaj jest to Grzegorz Czerwicki. Wielkie brawa dla niego. Jaka jest jego historia, to z pewnością usłyszycie albo już słyszeliście, ale myślę, że jest najlepszym dowodem tego, że Jezus prawdziwie daje wolność w dosłownym i w tego słowa znaczeniu i w przenośni, i duchowo, i fizycznie, i psychicznie daje wolność. I to jest bardzo konkretny przykład. Człowiek, któremu Jezus dał wolność prawdziwą. Także zechciejmy się wsłuchać w to, co ma nam dzisiaj do powiedzenia. Niech Duch Święty przez Niego działa, a my się otwórzmy na Jego działanie. Amen. Bardzo dziękuję za tak dobre wprowadzenie. Jak stałem tam i słuchałem właśnie brata, jak mówił na temat studni SOS dla Afryki, to przyszła mi od razu myśl taka, bo od niedawna zostałem razem z żoną autorami książki, czyli takiego obszernie rozpisanego świadectwa mojego, tylko nie typowe takie świadectwo, tylko w wersji Boży Kryminał z happy endem, który cały czas idzie. I od razu mi wpadła taka myśl, lubię się otwierać właśnie na Ducha Świętego w ten sposób, jak brat powiedział, piątek wystarczy i można niesamowite rzeczy zrobić w Afryce, to w każdym mieście, może nie w każdym, ale w większości miast jest właśnie do kupienia książka, nie jesteś skazany, w dużej mierze, znaczy... Trochę o niej opowiem dzisiaj, bo będzie wynikała ze świadectwa, ale jeżeli kupicie tą książkę, to ta piątka z tej książki zostanie właśnie przeznaczona też na to SOS dla Afryki. Książka kosztuje 32 zł. Ja ją gdzieś rzucę, więc po prostu piątek pójdzie na Afrykę. Tak mi przyszło, mówię, dobra, otworzę się na Ducha Świętego, niech idzie, to jest piątek. No czym jest piątek? Niczym wielkim. Dobrze, a tak startując, nazywam się Grzegorz Czerwicki, tak jak zostałem zapowiedziany. Jestem mężem, ojcem, mężem wspaniałej kobiety Renaty, która jest w ogóle niesamowitym przekaźnikiem Ducha Świętego. Pozdrawiam ją serdecznie. Kubusia, który jest w ogóle małym brzdącem, on tu miał być, ale myślę, żeby nam to spotkanie rozniósł, więc byłoby bardzo ciekawie. On ma 1,5 roku, więc też go bardzo ściskam. Przypuszczam, że teraz jest tata. Bardzo ciekawe. Jestem też spełniającym się pracownikiem w wydawnictwie RTCK. Tak jak wspomniałem, autorem, ale przy okazji jestem też autorem 2 programów profilaktycznych dla młodzieży. Ale nie było tak w moim życiu kolorowo jeszcze 5 lat temu, a jakby patrząc jeszcze dalej 15 lat, to już była w ogóle porażka. I od tego będę chciał zacząć, bo hasło Złap się wolności jest mega pasujące do mojego właśnie życia. Właśnie brat super wszczelił się z tego powodu, że zacząłem wchodzić od najmłodszych lat w coś, co myślałem, że jest prawdziwą wolnością. Takie swawolne życie. Ja to mówię, że swawola to jest fałszywe nazwanie wolności. I zacząłem wchodzić w tą swawolę od najmłodszych lat. I nigdy bym nie przypuszczał, że będę miał w swoim dorobku 12 lat spędzonych w różnych zakładach karnych. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę alkoholikiem, narkomanem, że będę uzależniony od pornografii i nigdy bym nie przypuszczał, że będę próbował się kiedykolwiek zabić. A tak właśnie w moim życiu wszystko się toczyło. Od najmłodszych lat, od awantur, które oglądałem w domu, gdzie musiałem uciekać często, chować się za śmietnik, wołać o to, żeby się to kiedykolwiek skończyło, gdzie było dużo alkoholu. Ja, młody chłopak, który nie doświadczył miłości, nie usłyszał nigdy od słowa, od mamy słowa miłość, nigdy nie zostałem też przytulony przez mamę, bardzo pragnąłem być zauważony. Bardzo pragnąłem tego, żeby mnie ktoś zauważył, bo w domu nikt mnie nie widział. A jak mnie widzieli, to słowa, które były gdzieś przyczyną tego, że zacząłem się pakować w takie więzienie psychiczne, kiedy usłyszałem od taty słowa skierowane w moją stronę, że jestem niewypałem.
totalnie mnie zgniotły. Wtedy byłem młodym chłopakiem, nawet nie byłem nastolatkiem. Następnie zacząłem wchodzić w więzienie duchowe. Niby nic wielkiego, wywoływanie duchów i różne takie właśnie rzeczy. Ja to mówię, że nawet horrory, które oglądałem, to też była furtka, która zapraszała tego fałszywego przyjaciela, ja na niego mówię dziadule, do tego, żeby po prostu bruździć w moim życiu. I kiedy jako młody chłopak miałem dość tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, że muszę uciekać z domu, że są ciągłe awantury, że wychodzę na osiedle, byłem małym chłopakiem, którego przepychali z kąta na kąt. Kiedy szedłem do szkoły, byłem wyzywany i nie radziłem sobie z tym wszystkim, wybuchło to wszystko. W pewnym momencie to wybuchło i pobiłem chłopaka na jednej z przerw. Następnie zauważyli to koledzy i zaczęli bardziej mnie zapraszać do tego niby ciekawego, prawdziwego, wolnościowego życia. Zaczęło się od drobnej kradzieży. Oni to nazwali zabawą. Taką zabawą, że wejdź do sklepu, weź coś ze sklepu, wyjdź, tak żeby pani ekspedientka tego nie zauważyła. I wyobraźcie sobie, że tak bardzo potrzebowałem być zauważonym i tak bardzo oni mnie wtedy zauważyli, jeszcze mnie gdzieś posłali, że poszedłem tam, choć się bałem, dużo we mnie mówiło, żeby tego nie robić. Ale po prostu chciałem być zauważony. Nawet nie przypuszczałem, że wchodząc do tego sklepu, biorąc te słodycze, pakuję się do kolejnego więzienia. Że wchodzę w kolejną niewolę. Ale kiedy wyszedłem ze sklepu z tym przedmiotem, moi koledzy cieszyli się, klepali mnie po plecach. Gratulowali mi tego, co zrobiłem, tej złej rzeczy. Ja wtedy myślałem, że to jest coś normalnego. Że to jest coś super. A mało tego, moje niskie poczucie własnej wartości zaczynało rosnąć, bo byłem przez nich zauważony. Tylko to było mega fałszywe, jak na to patrzę teraz. I zacząłem wchodzić szybko w alkohol. Wszyscy mówili, że nic wielkiego, jeden browarek, fajnie będzie i imprezka. Zaczynałem w to wchodzić. Nawet się później gdzieś zaczynałem kręcić w domu. Mama pozwalała po prostu przychodzić z browarem do domu, można było pić na balkonie, a że można było pić na balkonie, to przy okazji koledzy też do mnie chcieli przychodzić, no bo widzieli, że mam lajtową mamę, że mama daje tą wolność, nie? Że pozwala na więcej. A skoro już było pozwalanie na takie rzeczy, to zacząłem wchodzić w narkotyki. Zacząłem sobie popalać marihuanę. Myślałem, że spoko, nic mi po tym nie będzie. Pamiętam dziś swój pierwszy strzał z lówki, kiedy pierwszy raz zapaliłem, i zjechałem, kiedy się wszyscy ze mnie śmiali. Myślałem, że to będzie coś fajnego. I kolejny raz okazało się dla mnie mega ciężkim przeżyciem, ale w tamtym momencie ja tego nie widziałem, bo widziałem uśmiech moich kolegów, że oni się cieszą z tego, że jestem z nimi, że to jest coś fajnego. Więc zacząłem jeszcze bardziej brnąć, jak to mówią, w twarde narkotyki. Pewnego razu mój przyjaciel polecił mi działkę amfetaminy. Podkreślę tu słowo przyjaciel, z tego powodu, że przyjaciel przyjacielowi raczej by nie dał jakiegoś chłamu. Ja wtedy też myślałem, że on mi daje coś normalnego, coś fajnego. I wszedłem w tą amfetaminę, choć stawiałem mu opory. Mówiłem, że nie chcę, że to uzależnia, ale w końcu się przełamałem, bo miał argumenty, które mówił, że to daje wolność, że po tym będę sobie po prostu latał, będę więcej widział, jeszcze większe będę zdobywał pieniądze, jeżeli chodzi o napady, więc zacząłem ćpać amfetaminę. I małymi krokami doszedłem do momentu, że moje życie jeszcze bardziej się wywróciło do góry nogami. Zaczynało się robić gruzowisko, a nawet bym powiedział, zacząłem sobie wykopywać taki swój duchowy dołek, do którego prawie już się zapakowałem. A jak już amfetamina pojawiła się w moim życiu, to zaczęły się też pojawiać niepowroty jeszcze większe do domu. W domu zacząłem bywać jak w hotelu. Zacząłem gonić za pieniędzmi. Często w domu słyszałem od mamy, że gra w totolotka. Jak wygra w totolotka i będzie miała kupę pieniędzy, to wszystko będzie w porządku. Wszystko się ułoży, wszystko będzie elegancko. Zejdą się z tatą, bo nie mieszkali razem.
i wszystko będzie takie eleganckie. Myślałem, że za pieniądze można kupić wolność. I wchodziłem w te narkotyki, goniąc za pieniędzmi. Myślałem, że wszystko jest okej. Tylko teraz, jak na to patrzę, nie widziałem tego, że zaczynało się wszystko sypać. W domu rodzina doprowadziła do takiego stanu, że nasze mieszkanie zaczynało stawać się patologią, znaczy meliną. Musieliśmy się przeprowadzić do innego mieszkania. W tamtym mieszkaniu bywałem tak samo jak w poprzednim w hotelu. I nawet jak przychodziłem do domu, nie zauważyłem, że ktoś się do nas wprowadził. Dawna miłość mamy. Recydywista. Jak już go poznałem, myślałem, że ogarnie nam życie, a stało się zupełnie inaczej. I pewnego razu, jak przyszedłem z siatką alkoholu, bo zawsze jak przynosiłem alkohol rodzicom, to mi dawali, znaczy mamie, to dawała mi spokój. Ale tamtego razu, jak przyniosłem tą siatkę alkoholu, to mama powiedziała, że nie pije. Mnie to w ogóle rozwaliło, nie? Byłem w ciężkim szoku. Mama nigdy nie odmawiała. Spytałem, dlaczego? Mama powiedziała, że jest w 7. miesiącu ciąży. Ja tak popatrzyłem, o co chodzi, nie? Ale to była 5-sekundówka. Ja teraz tak mogę dłużej to opowiadać, ale to było takie 5 sekund. Gdybym się tej 5-sekundówki wtedy złapał, ja wiem, że to było dobijanie się Pana Boga, nie? Bo On jest cierpliwy, miłosierny i On czeka przed drzwiami mojego serca. Gdybym się dłużej złapał na tych 5 sekundach, to nie wiadomo, co by się podziało. Ale ja się złapałem 5 sekund, puściłem, machnąłem ręką. Ale wiedziałem, że się urodzi siostra. Wiedziałem, że będę bratem. Byłem dumny, że będę bratem. Bardzo chciałem być bratem, chciałem mieć rodzeństwo. Ale jak narkoman może być dobrym bratem? Jaki będzie dawał wzorzec? Bakiepski. I przez następne lata jeszcze bardziej wchodziłem w amfetaminę i w przestępstwa. Już nie tyle goniłem za pieniędzmi, co goniłem za strachem ludzi, żeby się mnie bali. Każde przestępstwo kolejne, które robiłem, było bardzo brutalne. Pamiętam sytuację, kiedy dopadliśmy gościa, zatukliśmy go prawie na chodniku, zostawiliśmy go w kałuży krwi i uciekliśmy. Dziś mi się w ogóle to wszystko ciężko opowiada, ale muszę przez to przebrnąć. Już za chwilę będę opowiadał o tym, czym jest prawdziwa wolność i jak jest piękna i w ogóle, ale jeszcze chwilę muszę się w tym pomęczyć. Więc ćpając amfetaminę, pijąc alkohol, wpadając w pornografię, słuchając kolegów, że jak będziesz się buntował, będziesz jeszcze bardziej wolny, że musisz mieć swoje zdanie, że pycha, która we mnie rosła, była już tak rozepchana we mnie, że ja tego nie ogarniałem, nie? Że ja się tylko liczę. Ja jestem najlepszy. W ogóle rozpędzałem się w tym. To mówię, że rozsiadłem się w takim fotelu pychy i było mi w tym mega wygodnie. I patrzyłem też na dorastanie mojej siostry, z którą ostatnie wspomnienie miałem już z czasów więzienia. Kiedy przyjechała z mamą, taką dygresję zrobię, kiedy przyjechała z mamą ostatni raz na widzenie do zakładu karnego, w którym już siedziałem chwilę i bawiłem się z nią przez 3 godziny na widzeniu i w pewnym momencie na koniec widzenia funkcjonariusz powiedział, kończymy widzenie. I mama powiedziała, Grzesiek, ostatni raz jestem teraz u ciebie na widzeniu, siostrę też widzisz ostatni raz, nie? Ja zdębiałem, powiedziałem, ale... I to było tyle, ile mogłem powiedzieć. Już zacząłem sobie wszystko w głowie to układać. Nie mam siostry. Co się dzieje? Zostaliśmy odprowadzeni do sieci karnika. To jest taka klatka, a oni wychodzili już na zewnątrz. Pamiętam, miałem z siostrą taki znak, że dotykała mojego paluszka i mówiła gogo. Ja się tak cieszyłem, to było tak budujące i to gogo mnie tak napełniło wtedy taką radością, ale miałem mega duży smutek, bo wiedziałem, że już widzę ją ostatni raz. Później się dowiedziałem, że trafiła do domu dziecka, w końcu trafiła do rodziny zastępczej, ale o tym będę mówił później. I to był ostatni moment, kiedy widziałem siostrę. Ale w jaki sposób jeszcze bardziej się zataczałem w tej sferze duchowej, tego więzienia duchowego, więzienia psychicznego, aż w końcu trafiłem do zakładu karnego w wieku 18 lat. Do zakładu, gdzie jest bardzo dużo popaprańców, ale jest też bardzo dużo dobrych ludzi. W życiu bym nie przypuszczał,
że trafię do więzienia w ogóle. Pamiętam słowa, w sumie mogę powiedzieć, trochę prorocze były, taty wspólnika, który powiedział: Grzesiek daje wam niecały rok, trafiacie do zakładu karnego. Jesteście bezczelni. Z tego powodu, że już nawet nie patrzycie, kogo okradacie, gdzie okradacie, jesteście przećpani. Niecałe 2 miesiące później trafiłem do zakładu karnego. I kiedy patrzę na ten obraz przed zakładem karnym, w jaki sposób nienawiść, kłamstwo, obwinianie innych pakowało mnie do tego więzienia, to widzę w tym, że najpierw mega nie lubiłem siebie, nienawidziłem siebie. Następnym moim wrogiem był mój tata, którego szczerze nienawidziłem, któremu życzyłem śmierci. I teraz zrobię trochę dygresję, bo może mi później ulecieć. Wracając do taty, ja go szczerze nienawidziłem za to, że usłyszałem od niego słowa, że jestem niewypałem, które były dla mnie mega ciężkie, z którymi muszę się borykać do tej pory, które myślałem, że które sprowadziły mnie, że nic w życiu nie osiągnę. I kiedy dowiedziałem się o tym, że został potrącony, kiedy przechodził na czerwonym świetle, został potrącony przez samochód, przypomniałem sobie, że wiele razy mnie ciągnął na tych światłach, żebym z nim przechodził. Dowiedziałem się od tego, od sąsiadki, nawet oko mi nie drgnęło. Został potrącony, trafił do szpitala, ze szpitala wyszedł i został, umarł w domu. Nawet nie poszedłem na jego pogrzeb. Taką nienawiścią do niego pałałem. Tak bardzo mu po prostu życzyłem śmierci. Ale kiedy już pracowałem w zakładzie karnym nad sobą, z przyjacielem, którego zaprosiłem, któremu otworzyłem drzwi do mojego serca, mega zauważyłem, jak muszę przebaczyć sobie. Było to bardzo ciężkie, później będę jeszcze do tego wracał, ale jak też bardzo muszę przebaczyć tacie. Przepracowywałem to. Wyobrażałem sobie, że chodzę z nim na spotkanie, pijemy herbatę, rozmawiamy o tych wszystkich sytuacjach, które się działy w moim życiu. Tam, gdzie go nie było, tam, gdzie zawalił, tam, gdzie się nie pojawiał, tam, gdzie kiwał głową, że jestem nieudacznikiem. W tym wszystkim i o tym wszystkim rozmawiałem, przerabiałem i postanowiłem, że jak wyjdę na wolność, pojadę do niego na grób i porozmawiam z nim. Tak duchowo. I wtedy pamiętam, że zaprosiłem do tej rozmowy przyjaciela. Kiedy wyszedłem na wolność, pojechałem na grób ojca, stałem tam 40 minut i z nim rozmawiałem. Płakałem jak dziecko, co u mnie recydywisty, który jest twardzielem, nie dzieją się takie rzeczy. Ja tam stałem nad tym grobem, płakałem jak dziecko, prosiłem go o wybaczenie, jemu od razu wybaczałem to i prosiłem o to, żeby mi teraz towarzyszył. A teraz jeszcze bardziej go proszę, żeby mi towarzyszył i pokazywał, jak być dobrym ojcem przez swoje życie, kiedy właśnie ja wychowuję Kubusia. I to przebaczenie, to co tam się stało, było czymś wspaniałym. Mega mnie uwolniło. Już o tym nie myślę, już nie obwiniam się w tej sferze. I teraz trafiając do zakładu karnego w wieku 18 lat, myślałem, że idę do takich samych jak ja, że sobie poradzę. Byłem chudym 18-latkiem, który wjechał na cele i szybko został sprowadzony na ziemię. Nie dość, że niewola psychiczna, duchowa, to jeszcze niewola fizyczna, siedząc w celi, stawałem się też w dużej mierze ofiarą osób, z którymi przebywałem, przez które byłem często bity, poniżany, aż w pewnym momencie dopadła mnie bardzo mocna depresja, prawie się zabiłem, prawie miałem 2 próby samobójcze i myślałem, że już nic ze mnie nie będzie. I dzięki Bogu wyszedłem z tej celi. Dzięki Bogu, teraz mogę śmiało powiedzieć, dzięki Bogu też miałem wspomnienia swojej siostry, która była taką moim światełkiem w tamtym momencie, w tych chwilach, kiedy prawie się zabiłem. I zacząłem budować wszystko na tym, że jestem kozak. Zacząłem dużo ćwiczyć, zacząłem brać sterydy, napakowałem się,
No byłem taką jedną wielką maszyną, która myślała, że ogarnie tę rzeczywistość, że ja ze wszystkim sobie poradzę. Myślałem, że jestem przygotowany, że jak wyjdę na wolność, to wszystko ogarnę. Starzy znajomi szybko powrócili, szybko się pojawiła dziewczyna i też szybko się pojawiły przestępstwa. Więc w chwili, kiedy wychodziłem po 6 latach, od razu już moje kroki były skierowane do sklepu monopolowego, po browarka. Wypiłem browarka i płynąłem, w sumie tonąłem. Tonąłem tak, że nie zauważyłem tego, bo to małymi kroczkami znowu. Schodziłem szybko w narkotyki, w przestępstwa, w nieczystość, pornografię i powróciłem do dawnego momentu, w którym byłem. Nawet bym powiedział, że jeszcze głębiej. Z tego powodu, że myślałem, że odnajdę siostrę, że pomogę mamie wyjść z nałogu, choć sam byłem w ciężkim nałogu. Nic mi się z tych rzeczy nie udało. Ale pewnego dnia, w wieku 24 lat, obudziłem się już na śmietniku. Leżąc na kartonach, przykryty gazetami. I zastanawiałem się, jak ja mogłem doprowadzić do tego, że w wieku 24 lat byłem bezdomny, który śpi w śmietniku. Gdyby mi ktoś powiedział w wieku 13-15 lat, że będę spał w śmietniku, to myślę, że mu mordę obił. Bo przecież ja wtedy byłem na fali. A tutaj 24 lata w śmietniku wylądowałem. Pamiętam, jak wracając z Meliny, w której toczyła się impreza, jechałem autobusem, dojechałem do jakiegoś przystanku, nawet już nie pamiętam gdzie, bo byłem totalnie nawalony. I wysiadłem na przystanku i zacząłem po prostu głośno wołać. Panie Boże, no musi się coś zmienić w moim życiu. Jeżeli się coś nie zmieni, to gdzieś wyląduję w rowie, ewentualnie gdzieś mnie jacyś małolaci zatuką, a jak nie, to pojawiła mi się myśl, taka opoka bym powiedział. Chciałbym wrócić do zakładu karnego i zacząć wszystko od nowa. I zapomniałem o tym, bo wróciłem dalej do przestępstw. Niecałe 4 miesiące później trafiłem znowu do zakładu karnego i tu się zaczyna w ogóle historia, gdzie mi się morda cieszy z tego powodu, że zaczęły się dziać w ogóle niesamowite rzeczy. Wjechałem na 17-osobową celę, gdzie miałem przyjaciela, z którym dużo rozmawiałem o tym, co się działo tu we mnie w sercu. Choć ono było czarne, ciemne, tam była jedna wielka pustka, to przebijała się tam gdzieś na miłość, nadzieja i przyjaźń. Tak wchodząc w to, nadzieja, że kurczę, będzie lepiej, że będzie normalne życie. Chociaż ja nie wiedziałem, jak wygląda normalne życie. Dla mnie normalne życie to było po prostu impreza, ćpanie i tak dalej. Że będę miał przyjaciela, na którym będę mógł polegać, i wiem, że który oddał za mnie życie. Tak samo, że ja będę dla kogoś przyjacielem, który nie będzie zawodził. I miłość. Że w końcu ktoś mnie pokocha. Że w końcu ja kogoś pokocham. I rozmawiałem z nim o tym. I wyobraźcie sobie, że ten gość, ateista, w pewnym momencie wypalił do mnie, że ma dla mnie książkę. Bardzo fajno, w tej książce jest to wszystko, czego ja szukam, to jest książka historyczna, żebym do niej podszedł, że to jest Pismo Święte. Ja popatrzyłem na niego jak na wariata, mówię, co ty, dragi ci nie zeszłeś wczoraj? Jesteś jakiś nienormalny człowieku? On mówi, nie, 3 razy przeczytałem. Na pewno jest to, czego szukasz. Mi nie dała nic do myślenia, ale tobie może pomóc, bo to jest tam. Chodziło to we mnie przez ponad tydzień czasu. Biblia, nie, gdzie Biblia, no. Biblia dla słabych jest w ogóle jakiś lamusów, dajcie spokój. Czy to lamusy czytają Biblię, nie? Przecież tam nic ciekawego nie ma. Dajcie, Grzesiek, ty tu sobie wyrobiłeś renomę, nie? Narkotyki masz, sprowadzasz różne rzeczy, wiesz, jesteś poważany i w ogóle, nie? Tyle pracowałeś na to. Jest super. Nie, Biblia nie. I chodziłem sobie po celi, patrzę, a tu przy łóżku gościa, takiego starszego, leży Pismo Święte. No ja wtedy bym do księdza nie poszedł, nie? Hej, daj mi Biblię, nie? A to od razu myślę, jak mówi, byłoby, ty, co, patrz, gdzie ten lamus idzie do kościoła, nie?
jaki lamus, nie? Ja renomę miałem, nie musiałem sobie wyrobić, napakowałem się. Ale widzę, leży na tym łóżku i tak podchodzę do niego. Mówię, ty stary, sprzedasz mi tą książkę? On mi za 2 szlugi. Mówię, dobra, masz 2 szlugi, człowieku. On, wiem, że myślał, że ubija biznes życia. Z tego powodu, że tak. Ta książka nie była jego, bo ją wziął z biblioteki. Miał 2 szlugi, czyli miał na 3 dni jarania. No ja wtedy nie przypuszczałem, że to będzie biznes mojego życia. I widziałem, zacząłem czytać. I teraz wam powiem, zacząłem czytać Stary Testament. I tutaj jak dziadula działa, nie? Jest przebiegły. Ha! Zacząłem czytać Stary Testament i tam trafiam od razu. Czytam. Kain, Abel. Morderstwo. Idę dalej. Król Dawid. O kurczę, tutaj z żoną innego. Idę dalej. Plemiona jakieś walczą ze sobą, coś tam. Co jest w ogóle, nie? Idę do tego kumpla i mówię, ty stary, coś ci się chyba pomyliło. Bo ja tak czytam ten Stary Testament, jakbym widział swoje życie, nie? Gdzie tu widać jakieś nowe? A kumpel mówi, ty, do Nowego Testamentu idź, do Nowego. Patrzyłem na niego, nowe, ciekawe. To ja tu przechodziłem. Ale żeby sprostować, o co chodzi z tym dziadulą, jak mi oczy zasłaniał i tylko nakierowywał mnie na to, co złe, nie? Teoretycznie, na to, co, żebym widział to, co mi nie pasuje. Bo jak później zacząłem wertować Stary Testament, mówię, ło, w ogóle jakie tam się rzeczy działy, nie? Niesamowite. Ale w tamtym momencie, kiedy ja już zaczynałem się wyrywać, to jemu to nie pasowało, nie? On chciał przeszkadzać od razu, nie? On wiedział, że będzie problem z nim. No i faktycznie zaczął być problem. Z tego powodu, że zacząłem czytać Nowy Testament i zobaczyłem Jezus. Mówię, ło, ale kozak, ty, dobry jesteś. Teraz wam powiem moim językiem, jaki był w tamtych czasach. Nie będę przeklinał, bo mnie wyprowadzili bracia. Teraz już chwilę gadam, a jeszcze nie było żadnego przekleństwa. Kiedyś nie byłoby takiej opcji. U mnie kiedyś była głównie po prostu wulgaryzmy, przecinek. To u mnie tak wyglądało, nie? Bo to mnie jarało, wiecie, przekleństwo. Każdy się cieszył, nie? Ale przeklina. A w więzieniu jeszcze bardziej. I zacząłem czytać o Jezusie. Mówię, ale kozak, nie? Zacząłem to wszystko obserwować, wertować. Od razu miałem w głowie książka historyczna. Czy to się naprawdę wydarzyło? Zacząłem słuchać tego, co on mówi i do kogo idzie, nie? Czyli wybrał jakiegoś celnika, poszedł do jakiejś prostytutki. Kurna, gdzie ten gość w ogóle chodzi, nie? O co tu chodzi? Ty. A i tak zacząłem trybić, wiecie, bo tam na łóżku leżałem, tak rozkminiałem, kurna, po co on do nich wszystkich poszedł, nie? I nagle takie bam, światełko. Przecież ty jesteś taki sam jak oni. Ty, no faktycznie. To może do mnie idzie, nie? I tak zacząłem to wszystko rozkminiać jeszcze bardziej i trafiłem na Ewangelię świętego Mateusza, nie? Wiecie, zawiesiłem się na Jezus Uzdrowiciel, nie? Tam jest w rozdziale 8. Tam jest cały rozdział o uzdrowieniach. Tak czytam i mówię, nie, to jakiś science fiction jest w ogóle. Gość tu uzdrawia, nie? Dzieciak jakby to. Ślepy odzyskuje wzrok, o co tu w ogóle chodzi? Tu jakiegoś paralityka, to uwielbiam, paralityka przynoszą do Jezusa, on go uzdrawia, bierze nosze i idzie. Nie, mówię, ty czekaj, halo, jakieś, co tu chodzi w ogóle? I zacząłem to wertować, czekaj. Książka historyczna, ateista, uzdrowienia i zacząłem jedno do drugiego dodawać. Mówię, ale czad, to czekaj. Mam problem z narkotykami, mam problem z przekleństwami, z papierosami, jestem od tych rzeczy uzależniony, nie? Mówię, kurczę, jakby mnie tak z tego uzdrowić? Da radę? I zaczęło to pracować, Kurczę, czy da radę uzdrowić z tego wszystkiego? Doszedłem do Drogi Krzyżowej. Zacząłem czytać Drogę Krzyżową, zostawiłem uzdrowienia. Zobaczyłem obraz, który mnie przeraził. Choć sam byłem katem, wiele razy katowałem ludzi, później byłem ofiarą, przechodziłem bardzo mocne dojazdy fizyczne, psychiczne. W książce szczegółowo to opisałem w rozdziale Ciemność, bo to jest naprawdę tylko dla wytrwałych. Bardzo się tak otworzyłem, ale wiem, że może to pomóc wielu ludziom. I zacząłem patrzeć na to, co się tam dzieje. Pojmali go, pobili, poniżyli,
ukrzyżowali, zabili. On zmartwychwstał. I zobaczyłem to. Wszystko zobaczyłem, zmartwychwstał. Później wróciłem do tego, co mówił i mówię, ty, ale on jest wiarygodny. Przecież on o tym wszystkim mówił. To był konkret, że on jest wiarygodny, nie? I mnie to tak przekonało, że zacząłem wołać do niego, żeby został moim przyjacielem. Pamiętam sytuację, jak siedzieliśmy na łóżku z kumplami i przypadkiem, uwielbiam przypadek, oglądaliśmy w telewizji Pasję, wiecie, recydywiści, wyobraźcie sobie. 5 recydywistów siedzi i ogląda Pasję. I jeden z nich nagle płacze. A ziom na mnie patrzy i mówi, ty co ci się dzieje? No wzruszyłem się. No przecież zobacz, co zrobili gościowi, nie? Przecież to jest niemożliwe. Pytam, no weź mi to wytłumacz, nie? A on mi mówi, niewygodny był. Wiecie, oni byli ateistami, ale też wiedzieli, o co chodzi, nie? Że jest gość niewygodny był, nie? Oni to rozumieli, ale nie mieli jeszcze tego otwarcia. A mnie to tak otworzyło, że godzinami leżałem na łóżku, patrząc w łóżko kolegi i mówię, ja chcę zostać twoim przyjacielem, ja chcę złapać tej wolności. Ja wiem, że w tobie jest wolność. Bo w każdym człowieku, którego napotykałeś w Ewangeliach, dawałeś mu wolność. No kurczę, ja chcę takiej wolności. I teraz sobie wyobraźcie, że stoicie nad kanionem, jest ciemna, ciemność. Wiecie, że to jest kanion, jest ciemność i drzecie mordy. Jezu, chcę zostać twoim przyjacielem, nie? Na 100%! Chcę zostać, ja tak sobie wyobrażałem, nie chcę krzyczeć, ale ja tak wyobrażałem, że ja w środku krzyczałem. I wróciło echo. Na pewno chcesz na 100%? To od razu teraz mogę powiedzieć, tak, tak, od razu powiedziałem na 100%, wszystko zostawiam w ogóle. No ale bym skłamał, bo tak nie było. Bo ja zobaczyłem to 100%, co muszę zostawić. Ten kiepski świat, w którym żyłem, narkotyki, pornografia, złodziejstwo, przemoc, to wszystko, kłamstwo, obłuda, pycha. Ale ja znałem ten świat, mi tam było wygodnie. To było mega ciężkie do zostawienia. Ale mówię, tak, chcę spróbować na 100%. I normalnie widzę to teraz, do tej chwili widzę to, jak otwieram te drzwi. Bo zawsze klamka w tych drzwiach do naszego serca jest po naszej stronie. Właśnie to jest genialne w Jezusie, nie? Że On nie chce niewolników. Nie. On daje 100% wolność. Tylko ta wolność jest uwarunkowana różnymi rzeczami. I to jest genialne. Odpowiedzialnością, o której On opowiada w Ewangeliach. Polecam pochylić się nad którejkolwiek. I nie przeczytać raz i zostawić, tylko wertować, wertować. Ja wam powiem, że czasem tygodniami wertowałem jeden fragment. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I wyobraź sobie 1,5 miesiąca. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I stajesz przed lustrem i... No gdzie taką paskudę miłować, no. Wiecie, inaczej trochę wyglądałem, nie? Teraz podobno mówią, że jestem przystojny. Podobno. Nie wiem. Przyjmijmy. Uczę się też przyjmować. Jak mówią, to niech będzie. Po prostu. I wyobraźcie sobie, że... Pamiętacie, na czym stanąłem? Oj, nie słuchacie. Lustro. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I zacząłem czytać to codziennie Pismo Święte i obserwować życie Jezusa. I było to dla mnie coś genialnego. Jak zacząłem pływać i rozkoszować się w tej właśnie wolności, którą On dawał. I było to genialne. Stanie nad tą przepaścią, porzucanie tego 100% ciemnego, fałszywego i wychodzenie do moich kumpli, do recydywistów, nie? Takich jak ja. Wiecie, recydywiści nie bardzo jakoś tak przytulają się, nie? A ja już byłem na takim etapie, gdzie wpadałem, szedłem peronką, wpadałem i Miziu, siema! On, ty, co, ty jesteś normalny? Gościu, odjechało ci? Wiecie, ja powiem takim zachwytem drugiego człowieka, że było to coś wspaniałego. Pamiętam jedną z sytuacji, kiedy przestałem przeklinać. Oni nie mogli tego pojąć, że ja nie przeklinam. Byłem dla nich konkretnym wariatem. Zaczęli mnie nazywać, że jestem wariatem, odszczeleńcem, że tylko bierzyna się nadaje. Następnym razem, kiedy porzuciłem narkotyki,
kiedy uciekłem spod okna. Powiedzieli, że już mi całkowicie odwaliło. I pomału wchodziłem w te uzdrowienia. Widziałem namacalnie, że one są realne, że to wszystko się dzieje. I codziennie z nim rozmawiałem. Opowiadałem mu o tym, czego pragnę, do czego rwie się moje serce. Zacząłem pracować. Poprosiłem, pamiętam sytuację, poprosiłem o to, żeby dostać pracę. A dużo wcześniej bardzo dużo narozrabiałem i nigdzie mnie nie chcieli przyjąć. Nigdzie. I była taka sytuacja, że dostałem się na kuchnię. Przypadkiem. Bo akurat kierownik bardziej wierzył w to, że umiem gotować, niż ja sam. Więc on mi jeszcze bardziej to pokazywał, nie? Człowieku, ja tak w ciebie wierzę, nie? Tylko, że ja teraz wiem, że on właśnie w tym funkcjonariuszu, klawiszu, czy jak tam zwał jeszcze, był Jezus, który mówi, dasz radę. A ja tak patrzę na niego, nienormalny. Odwaliło mu je. Ja dam radę? Nie. Ale mówię, dobra, przyjdę. I w końcu tak przeszedłem przez kucharkę, gotowanie, że już zostałem samodzielnym kucharzem po pewnym czasie. I zacząłem pragnąć jeszcze czegoś więcej, nie? To pamiętam, poszedłem na spotkanie takiej grupy modlitewnej w więzieniu. Tam głównie chodzili o takie osoby, które gdzieś tam posprzedawały kogoś, konfidenci. Wiecie, w więzieniu byli na najniższym szczeblu. Mnie jak zobaczyli, to od razu się wystraszyli, bo jak wcześniej dojeżdżałem. Wiecie, jak ktoś na ciebie patrzy, to już wiesz, co myśli. Tutaj tak samo było, co on tu robi. A ja tak wszedłem, tak. Siema? To już w ogóle nie wiedzieli, co jest. Ja siadłem w ławce, posłuchałem księdza, co opowiada. Porozmawiałem, wymieniliśmy się zdaniami. I na sam koniec dostałem od księdza różaniec. To wziąłem ten różaniec, poszedłem pod celę, siadłem na łóżku i tak patrzę na ten różaniec. A gdzie instrukcja obsługi? Co ja mam z tym robić, nie? No ale Duch Święty działa, babcia przyszła z pomocą, pojawiła się w myślach. Ojcze nas i zdrowość Mario, pamiętałem. Gdzieś tam babcia kiedyś opowiadała, jak to się robi, opowiadała o Panu Bogu, ale ja byłem wtedy bardzo mocno zamknięty. I zacząłem odmawiać. Na każdym koraliku, Ojcze nasz, czy zdrowaś Mario. I jak zacząłem to odmawiać, to zaczęły mi przychodzić takie do głowy myśli. Ty, to może za Zenka, może za Franka. I tak za każdego z moich kolegów z celi, później za moich znajomych. W końcu doszedłem do momentu, że zacząłem odmawiać za ludzi, których skrzywdziłem. Żeby im Pan Bóg błogosławił. Żeby mi wybaczyli, nie? Żeby zapomnieli o tym, bo wiem, jaką to jest traumą być napadniętym. I zacząłem tak różaniec odmawiać po prostu. Aż w końcu się nauczyłem odmawiać różaniec. Trafiła do mnie nowenna pompejańska. Było ciężko. I zacząłem ją odmawiać. Ale przy tym też trafiła do mnie koronka do miłosierdzia Bożego. Ją też zacząłem odmawiać. Zakumplowałem się ze świętą siostrą Faustyną. Moja kumpela takie rzeczy mi zrobiła, że to jest nie do uwierzenia. I pamiętam sytuację, kiedy siedzę na łóżku. Odmawiałem codziennie koronkę, odmawiałem codziennie różaniec i pewnego dnia przychodzi do mnie gościu i mówi, ty mogę tak posiedzieć z tobą chwilę, bo od ciebie taki spokój bije, takie ciepło, w ogóle tak fajnie jest, nie? A co ty w ogóle robisz? Ja mówię, różaniec odmawiam. No mówię, nie znam, ale posiedzę. No i mówię, siadaj, no. Jak nie znasz, to się nauczysz. Jak się nie nauczysz, to po prostu będziesz siedział. Nie? To tak on przyszedł, za dwa dni jeszcze jeden przyszedł, nagle przyszło ich czterech. Mówię, co tu się w ogóle dzieje, nie? Ale odmawiamy w kółko, nie? Jest to jest, nie? Przychodzą, to dobrze. A tam z przeciwnej ekipy, tam gdzie chodziłem też w playa grać. Kumpel woła, ty, Grzesiek, nie wiem, czy ty się zorientowałeś, ale założyłeś kółko różańcowe w więzieniu, jak twoja babcia. Ja tak trzymam ten różaniec, patrzę na nich i mówię, kurczę, ty, ale czad w ogóle. Co to się dzieje? Wiecie, później leżysz na tym łóżku, zamykasz oczy i Boże, co ty korkaczesz ode mnie, nie? O co tu chodzi? Ale z tyłu głowy było podsycanie takie. Ale wstyd, ale obciach i w ogóle ten różaniec. No, gdzieś tam na początku. Z tym musiałem walczyć. A potem stało się to normalką. Moi koledzy się przyzwyczaili do tego, że chodzę na spacerze z różańcem. Kumpel gdzieś raz pewnego razu podbija do mnie, ty Grzesiek, bo mam sprawę do obgadania. Ja mówię, czekaj, jeszcze 5 minut, skończę różaniec, to pogadamy, nie? Okej. Wiecie, ja skończyłem, on podbił, pogadaliśmy. Zawsze im powtarzałem, że nie jestem kosmitą, nie? Choć byłem bardzo radykalny w tamtym czasie, ale wiem, że tamten czas był potrzebny. Po coś.
bardzo mocno teraz kładę nacisk właśnie na rachunek sumienia. Taki bardzo mocny przed spowiedzią, ale też z każdego dnia, na sam koniec dnia. Jest bardzo dobre. Staję właśnie przed przyjacielem i szukam. Szukam tych wszystkich po prostu takich furtek, przez które mógłbym się zagubić. To jest bardzo ciekawe, to polecam, jakbyście tam potrzebowali kiedy. Mam nadzieję, że się wam sprzyda. Bardzo dobra sprawa. I tak było w więzieniu. Wiecie, ostatni raz u komunii byłem, jak miałem 8 lat, czyli w tamtej sytuacji 21 lat minęło od pierwszej komunii świętej. No to kawał czasu. W ogóle nie pamiętałem od jak się w ogóle, co robić, jak iść w ogóle do spowiedzi, nie? Ale Pan Bóg podesłał mi pierwszego znajomego, z którym porozmawiałem, on mi wrzucił, że jest coś takiego jak spowiedź, wiesz, jeszcze głębsze pogłębienie relacji. Mówię, o, ja zapalony na relacje. Mówię, o, będą się rzeczy działy. Ale mówię, jak to robić? I nagle kolejny staruszek do mnie przychodzi i mówi, ty Grzesiek, bo ja tak widzę, to Pismo Święte czytasz, chodzisz do kościoła na mszę, oprócz tego widzę, że tutaj różaniec, to ja mam dla ciebie modlitewnik dla starszych ludzi. Ja tak 29 lat patrzę na niego, on normalny jest? Stary, ty jesteś normalny? On mówi, tak, to by się bardziej sprzyda. No ale okej, okay, po coś to jest. Otwierałem się, słuchałem, brałem. I wertuję, a tam jakieś modlitwy za nieprzyjaciół, o różne takie rzeczy. Tak wertuję. Spowiedź. Zacząłem czytać. Przeczytałem to. Wziąłem głęboki oddech. Mówię, czekaj, 21 lat, podzielić to i w ogóle sytuację, minuty. Mówię, Boże drogi. Ale zacząłem to robić. Zacząłem wchodzić bardzo głęboko do swojego serca. Nienawidziłem siebie, za co nienawidziłem. W rodzinę, gdzie zrobiłem krzywdę, obcych ludzi, wszystko. Tak po prostu wyciągałem, że wpadłem na pomysł, że idę do spowiedzi. Wiecie, było mi dobrze, nie? Ale po chwili nagle przyszły inne myśli, które znałem z przeszłości. Gdzie przecież tam siedzi człowiek? No pójdziesz do niego, przecież pojedzie po tobie, nie? Jak on usłyszy, co ty robiłeś w życiu, to po prostu na pewno pojedzie po tobie. Odeszła mi chęć na spowiedź. No ale zacząłem to wertować dalej. Ja mu tak mówię, bo dziadula czyha. On jest dobry, przebiegły, kurna. Ale zacząłem wertować to dalej. Wertuję. Mówię, dobra, idę. Kurczę, pozbędę się. Czuję, że będę lepszy taki. Jak myślałem o tej spowiedzi, to tak podskakiwałem. Normalnie taka wolność, wiecie, jaram się tym, nie? Ale pytam się kolegów na celi, ty, był któryś z was u spowiedzi? Co? A co to jest? Mówię, kurczę. A tam gdzieś się wychyla kumpel i mówi, Grzesiek, daj sobie z tym spokój. Bo wiecie, w tym czasie jeszcze miałem ostatnią taką kulę, jak są w więzieniu, w takich filmach amerykańskich, że chodzi z tą kulą. Nie, i ta kula się wlecze za nim. To był mój taki grzech. Czyli ja sobie wtedy jeszcze zostawiłem sterydy. Bo myślałem, że wiecie, no muszę wyglądać, sylwetka i tak dalej, to się liczy, nie? Tu niby już służyłem Panu Bogu, ale jeszcze ten grzech sobie zostawiłem. I oni widzieli. Mówi, nie idź człowieku do tego, do spowiedzi. Jak ty powiesz o tych sterydach i w ogóle, chłopie, klawisze od razu wjeżdżają, jest problem. O, klawisz wjedzie, wyrok, coś, nie. Położyłem się na łóżku, wiecie, porozkminiałem to wszystko, otworzyłem słowo, zacząłem czytać. I znowu powróciła letkość. Lecę. Każdy ma swoje fragmenty. Ja wam nie będę wrzucał, jaki akurat wtedy trafiłem. Wiem, że każdy ma swoje. Mówię, lecę. Już nie dyskutuję z nikim, po prostu idę. Poszedłem na to spotkanie, zacząłem gadać z księdzem i mówię, że chcę się wyspowiadać. On mówi, dobra, już po spotkaniu, chodź do mnie, nie? To jak szedłem do niego, to jeszcze wiecie. Myśli, które miałem w tamtym momencie, były tak odwodzące od tej spowiedzi, że gdybym nie miał takiej silnej potrzeby budowania relacji, w życiu bym tam nie doszedł do tego konfesjonału. Chociaż tam było 3 metry. Ale to była taka walka, ale kiedy klęknąłem, to była cisza. I to było takie... Nagle się pojawiło, dziękuję, a potem przyszedł cały kałasznikow wszystkiego, czyli 21 lat, wyobraźcie sobie. Ile macie lat? No to sobie wyobraźcie, 21 lat. I tak się wyszczelałem. Po 40 gdzieś minutach mówię do tego księdza, przeksiędza, kolana mnie bolą. A on do mnie mówi, Grzesiu, już kończymy. Mówię, okej, okay, tylko jeszcze na sam koniec ci coś powiem fajnego. Mówię, fajne rzeczy, to ja wtedy lubiłem przyjmować, bo mnie budowały, nie?
A on mówi, wiesz co, wyobraź sobie, że teraz, w tej chwili, w niebie jest impreza na twoją cześć. Jest Matka Boska, twój przyjaciel Jezus, aniołowie, wszyscy święci balują i jest tupć, tupć, tupć. Rozumiecie? Ja sobie to wyobraziłem, zamknąłem oczy, a na niejednej imprezie byłem. I jak to zobaczyłem, ciary, to mi teraz przychodzą. Mówi, jaki czad w ogóle, nie? Wyobraźcie sobie, że wróciłem pod cele, to tak szedłem. A ziomek do mnie mówi, ty, Czerwicki, co ci jest? Ja mówię, lekki jestem. A gdzie ty byłeś? W spowiedzi. O, człowieku, to masz przechlapane. Jutro wjeżdżają. Wjeżdżają, haltują cię, izolatki masz, chłopie. Pozamiatane jest. No, położyłem się na łóżku, zacząłem odmawiać różaniec, później wróciłem do Pisma Świętego, czynności codzienne. Minął jeden dzień, tydzień, miesiąc, rok, aż wyszedłem na wolność. Nikt po mnie nie wjechał. Mówię, co jest? Jakie zafałszowanie? Tak próbowali mnie oszukać. Więc drzwi naprawdę są po naszej stronie. Mega wtedy mi dużo dawało czytanie Pisma Świętego w tamtym czasie. Z tego powodu, że siedziałem w takim brudnym świecie, gdzie byłem cały czas atakowany i potrzebowałem obserwować życie kogoś czystego. Życie Jezusa. To mi pozwoliło wytrwać, ale przy tym podsyłało mi też ludzi, z którymi mogłem nawiązywać kontakty, relacje. I tak właśnie pojawił się pewien jezuita, Stanisław Majer, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I on został moim takim dziadkiem duchownym, z którym dużo rozmawiałem, który wiele rzeczy mi tłumaczył, do którego pisałem listy. I to było coś niesamowitego. I który przełamywał u mnie takie coś jak, takie słowa jak przepraszam, dziękuję i poproszę. Bo ja myślałem, że mi się wszystko należy, że nic nie muszę prosić, nie muszę za nic dziękować. A on mi pokazał, że jest zupełnie innego i że to nie jest wstyd o takie rzeczy prosić czy dziękować. Że to jest super. I zaczął też organizować mi życie na wolności. W sensie takim, że ja musiałem się przełamać, poprosić go o to, żeby mi pomógł, bo jak będę wychodził po kolejnych 6 latach, będę bezdomny. Nie mam dokąd wrócić, a do patologii nie chcę wracać, że chcę trwać w Jezusie. Nawet mu mówiłem, że mogę być bezdomnym ewangelizatorem. A on mi mówi, puknij się w głowę. Najpierw musisz ułożyć siebie, żebyś mógł później pokazywać i świadczyć o przyjacielu. Ja tak stałem, tak. Ale okej. Okay. No i załatwił mi. Było to bardzo ciężkie, tak może mówię prosto, ale było to bardzo ciężkie. Ogarnął mi wyjście. Pierwszy dzień mojego wyjścia na wolność to była droga do Zakopanego na rekolekcje ignacjańskie. Wyobraźcie sobie. Wychodzi łysy świr z więzienia i jedzie na rekolekcje ignacjańskie. Trzeba mieć odpalone w głowie, co? Moi koledzy mówili, że jestem potencjalnym kandydatem do psychiatryka, że jestem wariatem, że życie mnie zweryfikuje i wrócę w przeciągu roku znowu do zakładu karnego, a ja jak to wariat mówię, tak, wrócę, będę wam opowiadał, jak fajnie się żyje na wolności, mój przyjaciel Jezus, tak, Jezusek ci na pewno pomoże, mówili, tak, 1200 dostaniesz rękę, zobaczysz, zobaczymy, dokąd dojedziesz, nie? Szybko wrócić na drugie przestępstwa, na pewno nie. No i tak żeśmy rozmawiali. I pojechałem na te rekolekcje i bardzo mocno do mnie przyszedł psalm 142, nie będę wam teraz opowiadał, ale tam jest Bóg moją ucieczką. On mi mega pomógł w wielu chwilach. Jest bardzo konkretny i na tych rekolekcjach też mi towarzyszył. Ale na tych rekolekcjach wydarzył się pierwszy cud. Miałem go nie mówić, ale go powiem. Czyli, wiecie, jedzie łysy gość na rekolekcje ignacjańskie budować relacje z przyjacielem, szukać wolności, nie? Złapać się wolności jeszcze bardziej. No bo w więzieniu, kiedy już byłem, miałem pełną wolność. Byłem bardziej wolny niż nie jeden funkcjonariusz. Ja tam czułem, kurczę, no mega wolność. Chociażby na prostych przykładach wstawałem rano, jeszcze przed apelem i ścieliłem łóżko. Niby pierdoła. Sorry za przeproszenie, za zwrot, ale niby taka pierdółka. Nie? Ścielić łóżko. Kto z was ścieli łóżko? A?
A widzicie, brawo. No, ale to jest, to często może być taki mega plus dla was, że coś dobrego zrobiliście w danym dniu. Właśnie to pościelenie łóżka. Ja to robiłem w więzieniu. Mogłem mieć na to po prostu wyrąbane, bo nie musiałem. I zacząłem to robić. Ścielić to łóżko. I pojechałem na te rekolekcje budować relacje. Nie? Ja, Jezus, mój przyjaciel, kocham go. W ogóle super. Wjeżdżam na te rekolekcje, łysy, siadam przy kolacji naprzeciwko mnie. Patrzę, dech mi zaparł. A tam taka piękna blondynka. Nie mam zdjęcia. Powinienem teraz przyknąć. Taka piękna blondynka. I co najlepsze? Wiecie, co robi? Uśmiecha się do mnie. Ja mówię, niemożliwe, nie? Nie, to jest jakiś hardcore. Do mnie? Wiecie, jakbym miał lusterko, wtedy bym spojrzał. O co chodzi, nie? Przecież ja taki łysy idę. I ja już wtedy miałem wyobraźnię. Dziewczyna, narzeczona, żona. Wiecie, bo wszystko po kolei. A, super, dom, rodzina, samochody i w ogóle. A nagle tak, jakby ktoś do mnie zapukał. Hej, trzeba poukładać siebie. Zostaw to na później. Okej, sprowadziłem się na ziemię. Co się później okazało? W blondynka odwoziła mnie do Nowego Sącza, bo tam teraz mieszkam. Ogólnie pochodzę stąd z Krakowa. I nie będę wchodził w całą historię, możecie ją też przeczytać, gdybyście chcieli w książce, ale powiem, że ów blondynka w obecnej chwili jest moją żoną. Więc wyobraźcie sobie, co jest, nie? Wyobraźcie sobie, jaki hardkor, nie? W pierwszym dniu poznaje żonę, jeszcze nie wiedząc, że będzie jego żoną. W ogóle dwa światy, nie? Patologia, recydywa i w ogóle. Dobra dziewczyna z porządnego domu, wierząca i w ogóle. I nagle stykamy się. W ogóle dwa światy, które no, nie miało prawa się udać. A oprócz tego wyszło wspaniałe serce, czyli Kubuś. No kurczę, no jest jedność, Kubuś. No piękna sprawa, to jest wolność. To jest prawdziwa wolność, o której, do której właśnie zmierzam, nie? Czyli to jest odpowiedzialność. To nie jest ta swawole, nie? Hulanki, imprezy i tak dalej, nie? Że nic nie muszę robić w ogóle. Nie. I tu jest piękne, jeżeli chodzi o taki początek. Tu mógłbym powiedzieć kropka, nie? Dobra, kończymy. Że to jest wolność, mam rodzinę, z takiej patologii w ogóle. Nie. Najlepsze przyszło w chwili, kiedy dochodziłem do tego, żeby dojść do tego momentu. Czyli kiedy wyszedłem z więzienia, poszedłem do szkoły. Zacząłem się edukować. Poszedłem do liceum, nie? Wiecie, karykatura siedziała w tej szkole, taki napakowany łysy, obcinał wszystkich, nie? Ale był bardzo grzeczny. I się uczył. No i teraz jak patrzę na to wszystko i powiedziałbym mojej pani od polskiego, że miałem piątkę, wiecie, w szkole, no to wieczorówka była wieczorówka, ale piątki za darmo nie dadzą. Więc byłoby coś. Następnie wpadłem na pomysł, zrobię maturę. Nie dam rady? Przyjacielu, pomożesz mi? Pewnie. Tylko ty musisz włożyć 99%, a ja dam ci ten 1%, który cię uratuje. Dobra. Okej. Okay. Niech będzie. Zacząłem pisać maturę. Pierwsze podejście lipa, drugie podejście lipa, za trzecim podejściem zdałem. Żona mnie katowała. Korepetytorka, przyjaciółka też mnie katowała. I zdałem. Czyli tu kolejna odpowiedzialność, to jest wolność. Odpowiedzialność za to, co chcę robić. Czyli wiecie, zaplanowałem, że wstawałem o 8 rano i uczyłem się. A nie, matematyka i w ogóle. No to jest hard, on sami wiecie, co ja wam będę mówił, nie? Jesteście przed maturą? Nie wszyscy. Kolejne było prawo jazdy. Niby prosta rzecz, nie? A stresująca hardkorowo. U mnie w domu nigdy nikt nie miał prawa jazdy. Za drugim razem zdałem. Za pierwszym razem bym zdał, tylko całe szczęście. Ja Bogu dziękuję za tego egzaminatora, że mnie nie przepuścił, bo nie wiadomo, co by się działo. Kolejne, praca. Wolność w podejmowaniu i wychodzeniu i szukaniu tego, co ja chcę robić. Czyli zacząłem pracować w ogrodnictwie. Ciekawa praca, chociaż znałem ją z innej sfery kiedyś. Ale tutaj zacząłem ją poznawać, nie? Sadzonki, nie sadzonki i w ogóle. I nagle poczułem głęboko w serduchu, że chcę robić coś innego. Zapragnąłem pracować w restauracji. Wiecie, łysy gość, mówię, idę. Zacząłem szukać. Wpadłem do jednego lokalu, taki łysy, nakręcony i mówię, tak, ja chcę tu pracę. Widziałem tam rozwieszona kartka była, że szukacie pracownika, ja chcę na kuchnię. A babka mówi, nie, kelnerem pan zostanie. Okej, no, kelnerem, trochę kiepsko, nie, w ogóle. Kelner,
Ale dobra, przełamałem się, zostałem kelnerem. Mamy jeszcze czas? Trochę? Jest jeszcze? Okej. Okay. Ja już widzę, że takie jakieś coś się tam, to ja tak obserwuję, wiecie, i o, chyba trzeba kończyć. I zostałem kelnerem. Później zostałem, teraz pracuję w wydawnictwie RTCK w dystrybucji. Oprócz tego zostałem autorem, nie? Oprócz tego mam programy profilaktyczne. No jak ja bym sobie to zaplanował, to w życiu by mi to nie wyszło. Nie ma takiej opcji. A tutaj był plan odgórny. Tylko ja zacząłem współpracować z tym. Zacząłem w tym wszystkim widzieć mega wolność. Oprócz tego marzenie miałem, żeby objechać zakłady karne i opowiadać o tym, czym jest wolność. Że prawdziwa wolność istnieje na wolności. Bez ćpania, picia i tak dalej. Chyba musimy kończyć. Dobra. Okej. Okay. Kurczę, to ja tylko coś zrobię. Ej, weźcie sobie, zapiszcie, poczekajcie, weźcie sobie, weźcie komórki, macie komórki na pewno, weźcie, otwórzcie komórki. Szybko. Poczekamy. Ej, słuchajcie, nie, mam fragmenty z Pisma Świętego. Ogólnie tego nie robię. Dobra, nie przymusam, jak chcecie, to wyciągnijcie, jak nie chcecie, to nie wyciągacie. Żartuję. To jest właśnie wolność, którą daje Pan Bóg, nie? Że zły ci mówi tak. Nie. On mówi, nie, człowieku. Tylko pamiętaj, że nie wszystkie swawole to wolność. Jest list świętego Jana, 8:34. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Później jest Jan Paweł II. Dla mnie to jest konkret. Genialny jest. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. To jest konkret. Później jest list do Galatów, 5:13-14. To jest dość długie, więc nie będę czytał. Później jest pierwszy list do Koryntian, 6:12. I później jest list do Galatów, 5:1. Amen. Dziękuję bardzo. To ja już idę. Grzegorz, mamy do Ciebie trochę pytań. Jedne są z czatu internetowego. Będziemy je przeplatać z pytaniami z publiczności. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, to ręka do góry, ja podejdę. A zaczynam od pierwszego pytania, to które się wyświetla. Co Ci w Twoim życiu najbardziej pomogło dojść do Boga? Szukanie relacji. Ja nie szukałem jako tako wiary, ale szukałem prawdziwego przyjaciela i szukałem relacji. Prawdziwej relacji, takiej wolnej, nie narzucającej się, i ona doprowadziła mnie do Boga, czyli przyjaźń z Jezusem. Następnie pojawił się w moim życiu Duch Święty, którego też w ogóle nie znałem, bo gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział: Bóg Ojciec Cię kocha, dajże sobie spokój, co Ty w ogóle mi tu gadasz, nie? Bo ja miałem obraz Ojca, którego nie ma, czyli ja wiedziałem, że Boga nie ma, nie? Wtedy. I to mi najbardziej pomogło, właśnie szukanie relacji z żywym Bogiem, który jest, znaczy nie miałem takich objawień, że Go widziałem, ale jak to powiedział mój kolega, który siedzi w więzieniu już 14 lat, zostało mu jeszcze 14 lat i dostałem ostatnio od niego list po przeczytaniu mojej książki, bo też dużo rzeczy o mnie nie wiedział, i on mi powiedział, napisał w tym liście coś, po czym ja beczałem, czyli że nie jestem chory psychicznie, nie mam urojeń, nie jestem nienormalny, a mówisz, że rozmawiasz z Bogiem, słyszysz Boga i żyjesz Bogiem, i faktycznie ja to widzę, bo on często do mnie dzwoni na Skype'ie, faktycznie ja to widzę, więc Bóg na pewno istnieje, bo widzę, że Ty żyjesz Bogiem. Dla mnie to dosłownie rozwaliło, nie? Pozamiatało mną. A wiecie, gość nie jest jakimś wierzącą osobą, nie? Mamy trzy pytania, możemy zadać, więc teraz pytanie z publiczności, jeśli jakieś jest. Dobra, ja mam pytanie takie chyba trudne, ale... Dobre. Co byś poradził osobom, które mają jakby w swojej rodzinie albo wśród przyjaciół takie osoby, które są uwikłane właśnie w jakieś takie nałogi, ale jakby już znają Jezusa i to im nie pomaga? Czy są uwikłane w nałogi, znają Jezusa, ale im to nie pomaga? Tak.
że jakby okay. Nie przemawia to do nich w ogóle. Znaczy mi od razu się nasuwa myśl, nie jestem terapeutą, bo masę informacji dostałem też po książce, wiecie, gdzie się ludzie dzielą swoimi historiami. I w pierwszej chwili poleciłbym terapię. Czemu? Bo choć przeszedłem mega nawrócenie, nie? No hardkorowe nawrócenie. No ja tego tak znowu nie widzę, ale moi znajomi to widzą. To i tak kontaktuję się z kierownikiem duchowym, z zakonnikiem, jezuitą. Oprócz tego zostałem wysłany na terapię. Przez kogo? Przez kochającą żonę. Czemu? Bo ona jest najlepszym przekaźnikiem Ducha Świętego. Wysłała mnie na terapię, bo jestem dzieckiem DDA i nie tylko. Więc wystarczy jeden zapalnik, żebym znowu po prostu mógł popłynąć. A dzięki temu, że ja idę na terapię, opowiem o różnych rzeczach, które się dzieją, o emocjach, które przeżywam i w ogóle, to jestem w stanie to usłyszeć. Więc to jest największy problem. Ale wyzwanie jest pójść. Bo pojawiają się wtedy różne myśli. No te myśli wiadomo, od kogo pochodzą. Dzięki. Drugie pytanie za twoimi plecami. Masz czasem myśli, pokusy, aby powrócić do nałogów. Dlatego na książce jestem ja z przodu i tam z tyłu jest dziadula taki, nie? To też jestem ja, ten łysy, że ta przeszłość jest cały czas bardzo blisko mnie, ale dzięki temu, że jestem w łasce uświęcającej, która jest bardzo ważna, dzięki temu, że mam spowiedź i mogę się wyspowiadać i często mam możliwość chodzenia raz w tygodniu, oprócz tego, że chodzę na Eucharystię, oprócz tego, że mam wokół siebie też wspaniałych ludzi, nie słyszę tego, tych pokus. A jak gdzieś są, to są teraz na odwrót, tak jak wcześniej ta pięciosekundówka, która mi nie pomagała, to ona jest tylko taka myśl, 5 sekund i nie ma jej. Nie dopuszczam jej, bo jest mi niepotrzebne. Bo ja mam teraz mega fajne życie, nie? Dzięki. Ale są, pojawiają się. O, mógłbym tak powiedzieć. O. Po prostu. Pytanie tutaj z publiczności, trzecie. O, jakieś? W takim razie poprosimy trzecie pytanie z internetu. Tak. Miałem. Ale miałem zupełnie inne niż mam teraz, z tego powodu, że od najmłodszych lat byłem przeciwnikiem Kościoła. Zazdrościłem tego, że moja babcia daje na tace pieniądze, a nie daje mi, co mnie podsycało właśnie pożądanie za pieniędzmi. Oprócz tego, że Kościół widziałem jako coś złego, bo mi przeszkadzało. Oprócz tego, że zostałem wyrzucony z bierzmowania, bo byłem bardzo niegrzeczny, to takie w cudzysłowie tak mogę powiedzieć, bardzo niegrzeczny, zostałem niedopuszczony, a ja widzę w tym jeszcze coś głębszego, ale tak, miałem styczność. Ja mam jeszcze takie pytanie anonimowe. Czy uważasz, że resocjalizacja w Polsce prowadzona przez państwo spełnia swoją funkcję? Przejechałem ponad 70 zakładów karnych, w którym opowiadałem o swoim życiu i o tym, co Jezus robi. W większości rozmawiałem z wychowawcami i nie tylko i mówiłem, że nie ma resocjalizacji. Jest resocjalizacja przez Pana Boga. I zawsze stawiałem właśnie za przykład moje życie, bo mam doświadczenie z pierwszego wyjścia, gdzie była resocjalizacja, ale no szybko wróciłem i to jeszcze za gorsze przestępstwa, więc nie wydaje mi się, żeby była. Znaczy dobra, nie będę mówił wymijająco, nie ma. Po prostu. Tak albo nie. Po prostu. Nie ma. Tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa. Wiecie, spotykam się bardzo często z ludźmi, którzy mówią, że owszem, Pan Bóg może wiele, ale w moim wypadku nie jest w stanie nic pomóc. To myślę, że Grzegorz i taka też intuicja mi przyświecała, jest takim świadectwem, że naprawdę nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, w której Pan Bóg by powiedział, jestem bezradny, no już naprawdę nie wiem, co zrobić z tym człowiekiem. Nie ma takiej sytuacji, w której on nie ma jakiejś drogi wyjścia dla nas. Dlatego jeżeli ktoś z nas tutaj obecnych
ma takie poczucie, że już tyle prób, tyle razy próbowałeś albo próbowałaś powstać i nic z tego, to popatrz na Grzegorza, który przeszedł taką drogę, którą Pan Bóg go poprowadził i jest tutaj dzisiaj, więc Pan Bóg może wszystko, jeśli tylko Mu zaufasz. Myślę, że dzisiaj będzie wiele okazji do tego, aby właśnie oddać się Chrystusowi i Mu zaufać w pełni i prosić o miłosierdzie, które podnosi, jak sam Grzegorz mówił, właśnie przez sakrament pokuty i pojednania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo.